Proszę się czuć u nas jak u siebie. O, spróbuję. Ach, to pana nie widziałem. Tak, cieplutko, przepraszam, że tak trochę to trwało, ale się zagadaliśmy o narodowcach. Jeszcze tylko no, pas, poproszę. Dobrze. Mam dla pana prezent. Proszę mi, jeśli bym się zasłuchał w pana i zapomniał, to proszę mi przypomnieć, że mam coś panu dać na koniec, dobrze? Spróbuję, będę pamiętał. Mamy też osobę z tyłu. Rzeczywiście Dominik to wszystko nagrywa, rejestruje i będzie wyciągał najostrzejsze kawałki, jakie można sobie tylko wyobrazić. Jak się pan ma? Słucham. Jak się pan ma? Proszę pana, wcześniej wstałem. No. Ja nie narzekam na te specjalnie, ale ponieważ mój tryb życia jest nieco przesunięty, późno bardzo chodzę spać z powodu swoich zajęć zawodowych, no i pozwalam sobie dłużej pospać za to rano. Bardzo za to. Nie zawsze się to udaje. No. Za to poświęcenie dziękuję. Chciałbym dzisiaj poplotkować z panem o filmie Najlepszy, w którym gra pan Marka Koteńskiego. Film, którego historia opowiada, już bohater był tu u nas i się wzruszaliśmy i ryczeliśmy. I to jest kawał niesamowitego faceta. Mieliście okazję się poznać przed chwilą? Tak, ja go poznałem w Legnicy w trakcie... zdjęć. Jednego z zdjęciowych. Muszę się przyznać, że patrzyłem, nie mogłem się oprzeć, żeby go nie obserwować, bo po prostu to nie zawsze jest grzeczne i czasem niedobrze wpływa na drugą osobę, którą się tak obserwuje. Nie powinno się tego robić. Nie mogłem się oprzeć temu, żeby popatrzeć na człowieka legendę. I oczywiście spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać. Mnie i głównie interesowało, ponieważ ja nigdy nie miałem okazji poznać Marka Koteńskiego. Chciałem jakieś wiadomości z pierwszej ręki, więc pytałem go, jaki był, czy był impulsywny. Jak traktował ludzi, czy klął na przykład. No tak. Jak szewc po prostu. Zbierałem te wiadomości z pierwszej ręki od człowieka, który go doskonale znał, no żeby jakoś utkać to wyobrażenie, które miałem przedstawić. No, a z Jurkiem widzieliśmy się jeszcze wczoraj w czasie premiery warszawskiej. Trochę sobie popłakał też, czy nie? Nie miał pan okazji podejrzeć, bo on jest niezwykle silny i taki bardzo serdeczny, ale jak zaczyna myśleć o tym, że historia takiego gościa, który prawie się przekręcił, została tak fajnie opowiedziana i nagle wszyscy mówią, Jurek, jesteś moim bohaterem, to on się po prostu najserdeczniej w świecie wzrusza. Ja nie widziałem z bliska, jak się wzrusza, ale wiem, że tak bywa. Na spotkaniach z nim, on mnie czasem zapraszał na spotkania, niestety nie mogłem się tego podjąć z powodów zawodowych, no ale mam nadzieję, że kiedyś się uda taką rozmowę przeprowadzić w obecności większej liczby ludzi. To może teraz będzie czas na prezent, bo to jest książka Najlepszy, czyli cała ta historia jest pisana z autografem i Łukasza i Jerzego właśnie. Jeśli pan pozwoli, to przekażę, bo prosili mnie o to i dziękuję Łukasz. Dziękuję serdecznie. Zdradzę panu, że ja wczoraj od pana Łukasza dostałem. Też? Jeszcze jeden? To zapomniał, że albo może nie wierzył, że będzie szansa, że panu przekaże. Natomiast zastanawiam się o tym, co wspominał pan w odniesieniu do spotkania z Jurkiem, wypytywania o to, jaki był Marek Koteński, żeby sobie tą rolę ulepić. Miał pan dość informacji, czy ciut za mało, po to, żeby później fajnie w ten film wejść? No zawsze jest za mało informacji. Ja przede wszystkim obejrzałem to, co się dało obejrzeć gdzieś tam w internecie. Chodziło mi o to, żeby zobaczyć człowieka, jak on rozmawia z ludźmi. Tam oglądałem takie spotkania z młodzieżą. Ale to były takie... oficjalne obrazy, a mnie chodziło o to, żeby zobaczyć, jak on się zachowuje, jak kamera się wyłącza. No i stąd właśnie te rozmowy z Jurkiem, żeby mieć tak zwany materiał taki gorący i sobie próbować wyobrazić, jak ten facet poza kitką z tyłu. No i jaki był poza kitką? Poza tym, że klął jak szewc, bo trzeba było czasami, bo też nie miał łatwych partnerów do rozmowy, prawda? Ja panu muszę przyznać, że mój zawód, znaczy sposób jego uprawiania przeze mnie, prawdopodobnie przez wszystkich moich kolegów, polega na tym, że
zdobywamy jakieś informacje. W ogóle, przepraszam, zacznijmy od tego, że granie człowieka, którego ludzie znali, znają, człowieka legendy, jest szalenie trudne, bo się bierze na siebie no, specjalny rodzaj odpowiedzialności. Nigdy nie dosyć jest takich informacji, które by się nam przydały, więc trzeba zbierać wszystko, a reszta, ten montaż dzieje się w wyobraźni. Ja zawsze staram się na tym polegać, na tym, co sobie potrafię na podstawie jakichś faktów, które poznałem czy przeczytałem, zbudować postać. No tak, no, dumając o niej po prostu. Reżyserzy z panem mają łatwo czy trudno? Bo no, budzi pan pewnie przeogromny respekt. I na przykładzie choćby tego filmu Najlepszy, to jest tak, że ma pan głos decydujący, czy jednak jest pan w stanie jeszcze się posłuchać reżysera? No nie, no przecież nie jest jak potworem. Nie, ale no, swoje już pan udowodnił. Nie, no najlepiej jest wtedy, kiedy się ta współpraca układa tak, że negocjujemy pewne rzeczy. On swoje, a ja swoje. Bardzo często zdarza się tak, że te negocjacje nie są aż tak bardzo potrzebne. Że ta praca się układa na tak. Nigdy nie jest idealnie, ale najlepiej jest wtedy, kiedy mamy taki, znajdziemy taki wspólny punkt widzenia na jakąś rzecz i wtedy się... Tutaj tak było? Bo zastanawiam się, jak się siada do takiego filmu. Mamy historię Jurka, którą trzeba fajnie opowiedzieć. Jest książka, nie wiem, czy książka przeszkadza, czy pomaga filmowi swoją drogą, ale abstrahując od tego. No i próbujemy tą historię ulepić. Pan jest jedną z postaci. To jak to się później dalej dzieje? Jak to się później... No, bo zastanawiam się, jak siadacie wszyscy. Macie historię Jerzego do opowiedzenia. Jest taki moment, kiedy cała ekipa ma szansę sobie wyobrazić cały film? Czy z każdym się rozmawia indywidualnie? Każdy no nie, ma swoje no, zlecone zadanie? Nie. To nie jest tak, że wszyscy zainteresowani, więc cała obsada aktorska i siadacie na planie i ekipa zasiada i dyskutuje. To są rzeczy, które się robi oddzielnie. Ja przyjeżdżam na przykład do Legnicy po przeczytaniu tekstu i siadamy i zaczynamy sobie opowiadać, jak to wyobrażenie powstało, jak wygląda w mojej wyobraźni, jak wygląda w wyobraźni reżysera i zaczyna się targ. Tak jak już powiedziałem. A zdarzyło się panu kiedyś wstać i wyjść z tego targu, bo wiedział pan, że jednak okej, pomyślał pan na początku, że to może być fajne, ale w którymś momencie okazało się, że może ta współpraca nie będzie się układała tak, jak chciałby pan. I nie wiem, może razem uznaliście z reżyserem, że lepiej się będzie rozejść przed niż po. Nie, no takich sytuacji nie było, bo to byłaby już bardzo taka na ostrzu noża postawiona sprawa. Ja podejmuję decyzję po przeczytaniu literatury. Oczywiście orientuję się mniej więcej, z kim będę miał do czynienia. Myśli pan o reżyserze, czy o innych osobach, które są też na... Słucham? Czy myśli pan o obsadzie całej? No, obsada nie ode mnie zależy. No tak, ale... Muszę zaakceptować wszystko, co pierwszy po boku sobie ustawił, więc tak. Także takich... Ja strasznie unikam takich kontrowersyjnych sytuacji. No my wszyscy pracujemy i jedna strona mówi o reżyserze i druga strona o twórcy roli, no jednak swoimi prywatnymi emocjami. Jasne. Wykorzystujemy swój prywatny system nerwowy, który się, który jest no, czasem nadwyrężony. Jak pan o niego dba po latach? Czy przez lata może tak? Wie pan, nie mam specjalnej metody. Nie mam specjalnej metody. Staram się używać, bo nie mam innego, bo to jest główne narzędzie, wyobraźnia i te, jak ja to nazywam, delikatesy, które są w człowieku. Tym wszystkim po prostu się maluje te obrazki. Ja miałem kiedyś takie spotkanie z publicznością, gdzie pytano mnie o film Kuby Morgensterna Żółty Szalik. Też opowiadał o człowieku uzależnionym od alkoholu i bardzo mnie bawiła sytuacja, kiedy pani moderatorka
tak krążyła koło tematu, krążyła. I zapytała. I ja wiedziałem, o co jej chodzi. Jak to było na tym planie? Jak to było z tym alkoholizmem i jak no przy akceptacji bym powiedziała, że to wyglądało bardzo prawdziwe. Ja mówię, wiem, o co pani mnie chce zapytać. Proszę pani. Wypiłem mniej niż się wszystkim wydaje, tak? Tak. No więc uświadomiłem ją, że nie wchodziło w rachunek żadne wspomaganie się znanymi środkami skądinąd. Ponieważ no, wtedy się traci kontrolę nad tym, co się robi. I pozwoliłem sobie na takie porównanie. Powiedziałem, proszę pani, Kosak nie musiał być koniem, żeby umieć konia namalować, bo to troszeczkę da się tak, tak porównać. Ludzie, no, trudno się dziwić, ludzie sobie różnie wyobrażają ten rodzaj pracy. No. Tak. A to jest z perspektywy czasu łatwa praca, trudna praca, czy praca, do której można się przyzwyczaić, do jej wymagań? To zależy od tego, jak się to traktuje. No dzisiaj wszyscy, ja wiem, że jest taka trochę moda na mówienie tego, że to pasja, ale mówimy o zupełnie innym doświadczeniu. No nie, ja staram się nie nadużywać takich określeń jak pasja. Raczej wolę używać określenia praca. Praca, która mnie no, fascynuje, nie ukrywam. Nie doprowadzę do pasji. Przez tyle lat, ale pasja dla mnie to określenie brzmi troszeczkę niestabilnie. Więc no tak też traktuję ten zawód. Jest pan w tym momencie, w którym może pan wybierać i przebierać w propozycjach, które są. Ustawiają się kolejki reżyserów do Gajosa i mówią: panie Januszu, byłbym zaszczycony. Panie Januszu, bardzo mi zależy. Panie Januszu, bardzo uprzejmie proszę, marzyłem o tym całe życie. Nie, aż tak nie jest. Nie, to właśnie o tej normalności, o normalnym traktowaniu tego, co robimy. Mówiliśmy przed chwilą, więc to nie jest aż tak. Nie ma aż tylu propozycji, chociaż nie przeczę, że scenariusze się pojawiają. No i wtedy jest to pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie, czyli jak w Sejmie. I właściwie się wtedy podejmuje decyzję. To znaczy, bo to jest trudne do określenia, dlaczego tak, albo dlaczego nie. Trudne do określenia, bo to są też rzeczy, które wymykają się takim definicjom jakimś. Więc ja po prostu czytając scenariusz, jakby z doświadczenia, już trochę wiem, czy to jest materiał, który będzie na tyle żywy i prawdziwy, że damy sobie radę, że będziemy mieli taką wspaniałą okazję przekonać innych ludzi do jakiejś opowieści, którą będziemy snuli. A w przypadku najlepszego, jak pan dostał ten scenariusz, to decyzja była na tak? Dlaczego? Na tak, dlatego, że ten epizod był bardzo dobrze wszystkim napisany. Mówiłem na początku o tych poszukiwaniach, żeby go dobrze obrobić, przepraszam za wyrażenie. Byłem ciekaw reżysera, którego znałem z poprzednich, choćby z Bogów. I wydało mi się, że propozycja zagrania takiej legendarnej postaci, jeszcze nie miałem okazji czegoś takiego robić zawodowo, jest bardzo, no, taka, nawet powiedziałbym, podniecająca. Wymagająca też, jakoś inaczej? Wymagająca, tak, no to mówiliśmy, że bierze się na siebie taką specjalny rodzaj odpowiedzialności, tak. Żeby przedstawić człowieka, no, udało się? Najbardziej, to ja już na to pytanie panu wiedziałem, że to już widzowie ocenią, no, a na premierze wczoraj jak było? Bo zastanawiam się, czy po tylu latach bycia na premierach różnych swoich filmów, to pan jeszcze z niecierpliwością czeka na reakcję publiczności, czy premiera też jest wykoślawiona troszeczkę w porównaniu do tego, co potem się z filmem dzieje? Premiera filmu... Ja słucham widowni części. Jest taka podzielność uwagi, tak, że oglądam to, co się udało zrobić. Czasem się krzywię, czasem myślę sobie, no, może być, albo na
nawet całkiem dobrze. Znośnie. Natomiast bardzo, bardzo słucham widowni, ponieważ to audio opowiada mi, co ci ludzie, którzy oglądają razem ze mną, jak na to reagują. To nie chodzi o to, żeby się śmiali, jasne, na przykład, jasne. Ale czasem cisza taka jest bardzo wymowna. Czyli prawie teatr się robi już wtedy. Tak, tak. Pan sercem bliżej teatru jednak, czy nie? Jak to jest, panie Januszu, dzisiaj? Nie, ja mam rozterki różne. Nie przywiązuję. Oczywiście teatr jest, zawsze mówię, że teatr jest moim podstawowym polem działania, że aktor się stamtąd wziął. Tam jest jego takie podstawowe, właściwe miejsce. Tam się, myślę, że to jest jedyne miejsce, gdzie może się rozwijać, uczyć. A tam, gdzie wchodzi w rachubę technika, gdzie trzeba pracować szybko, bo nie ukrywajmy, ten film, czy nawet telewizja, teatr telewizji, jest poganiany, aktor jest poganiany przez technikę, że trzeba to zrobić już teraz. Szybko ludzie czekają. Więc trzeba być świetnie do tego przygotowanym. Teatr daje takie możliwości, że można sobie troszeczkę usiąść w fotelu, pomyśleć, popróbować z kolegami. Wiesz, to nie jest idealny stan. Tam się też zdarzają starcia, oczywiście. To dobrze, że są jakieś emocje. Ale tak musi być. No, oczywiście. Ale teatr też przyspieszył dzisiaj? To znaczy wymogi tego, że właśnie, nie wiem, publiczność jest może trochę młodsza, publiczność jest też, no żyje w trochę innych, szybszych czasach. Mówi pan o formie przedstawień. Tak, czy w ogóle na przykład. No, to jest szalenie rozległa taka perspektywa działalności. No, mamy przedstawienia, które trwają po kilka godzin. Mm-hmm. Mamy przedstawienia, tak jak jedno z tych, których ja biorę udział, mam na myśli Muszę za miasto, a raz, które trwa godzinę 15, ale za to jestem tam sam i rozmawiam sobie z całą widownią. No, prawie prywatnie, oczywiście tekstem napisanym przez Szczypiorskiego. A widownia dzisiaj, myślę o tych ludziach, którzy chodzą, bo zastanawiałem się, czy zastanawialiśmy się z naszymi gośćmi przez ostatnie tygodnie, jak sobie tutaj rozmawiamy, o tym, czy dzisiaj teatr ma odpowiadać na to, co się dzieje dookoła, czy teatr ma właśnie tych ludzi, którzy przychodzą, zabierać do zupełnie innego świata, żeby się oderwali, żeby nie myśleli, żeby nie czytali tego świata, który jest opowiadany na deskach teatru przez nagłówki gazet. Jak to jest? Jak to powinno być? Ja myślę, że wie pan, teatr jednak różni się od publicystyki i stoi na tym stanowisku dosyć... Jasne. Czyli nie komentujemy. Nie, trzeba komentować. Trzeba znajdować specjalną literaturę na przykład, czy specjalną formę teatru, tylko żeby ona... Przepraszam, powołam się na to przedstawienie, tak, o którym mówiłem. To jest tekst pana Szczypiorskiego sprzed lat, który opowiada historię z XV wieku, kiedy tam w mieście Arras działy się potworne rzeczy, które oparte są na tym samym szablonie, który znamy wszyscy od lat, z lat 30., jak się budził ten wojujący nacjonalizm. Co obserwujemy dzisiaj, to też ciarki chodzą po plecach, jak mam okazję spokojnie usiąść i popatrzeć na doniesienia w telewizji, no to... Czyli jednak jest coś takiego, bo o tym ostatnio wspomniałem. Od tematu. Właśnie, że dzisiaj teksty niby stare, albo teksty, które miały inne znaczenie ileś lat, czy ileś miesięcy temu, dzisiaj prezentowane we współczesnym kontekście, nagle nabierają zupełnie nowego znaczenia. Ludzie zaczynają na to reagować bardzo aktualnie. Tak, tak. I jakby zamykając ten, ja nie chcę kończyć rozmowy, ale ten fragmencik. Ja stoję na stanowisku, że publicystyka ma swoją siłę, swoją inercję, a teatr powinien opowiadać troszkę głębiej, troszkę szerzej. To nie jest żadna definicja, ale jak poszedłbym do teatru i ktoś by mi opowiadał to, co ja widziałem na przykład na ulicy w Warszawie wczoraj, to jest za mało. Po prostu za mało. Bardzo.
czyli szerzej. Edukacyjna forma, jakby nie było. No trochę tak. Jest tam miejsce na edukację, jest miejsce na takie potrząsanie troszkę człowiekiem. Mhm. Tylko to jest takie potrząsanie człowiekiem, który jest świadomy, że jak już idzie do teatru, no to być może czegoś chciałby usłyszeć. Rozmawialiśmy dzisiaj z profesorem Normanem Davisem i profesorem Tomaszem Nałęczem, że właśnie te czasy są takie, że brunatnieją. Czasy są takie, że właśnie budzą się nacjonalizmy. Czasy są takie, że nagle najczarniejsze karty współczesnej historii gdzieś odżywają. Niepotrzebnie, ale jednak. I że właściwie... to jest jakaś praca u podstaw, teatr na przykład, żeby gdzieś kolejne pokolenia może nie wygadywały takich rzeczy na ulicach przy okazji 11 listopada, ale to strasznie długa droga przed nami jeszcze. No ja myślę, że długa droga. Ja się dziwię, jak z jaką punktualnością, bym powiedział, pewne rzeczy dzieją się w historii co jakiś czas, prawda? To jest dla mnie... zrozumiałe, bo wszyscy się w jakiś sposób tam uczyliśmy historii, wiemy co było, choćby odnosząc się do II wojny światowej, jak do niej doszło, jakie były nastroje, jak ludzie emocjonalnie reagowali na tych przywódców, na Hitlera, na Duce. Byli zafascynowani tym, więc jeżeli ja widzę dzisiaj jakiś rodzaj fascynacji opartej na tych samych zasadach, to przyznaję, że zaczynam się bać. Chciałem właśnie pana pytać o to, jak się panu żyje we współczesnych czasach, może już nie we współczesnej Polsce, bo czasy są trudne wszędzie, ale już chyba dostałem odpowiedź. No tak, to jest... To minie szybko, jak pan myśli? Przyszło i ta punktualność w odniesieniu do momentu, kiedy się zbrunatniało, odejdzie? To określenie drugie użyłem, ta punktualność, ale zjawiania się pewnych zdarzeń jest o tyle zastanawiająca, że w swojej powtarzalności, no i pamiętamy, wiemy o tym z historii, że ona prowadziła do jakiegoś celu, który był celem okropnym. Już nie będziemy opowiadać. Zakładam, że widzowie inteligentnie rozumieją, o co chodzi. Tak. No więc tak. Westchnął Janusz Gajos. No to właściwie możemy się rozejść. A są takie rzeczy, na które pan jeszcze, choć też nie, broń Boże, nie zakładam, że to już powinien być koniec pana występów i tak dalej, ale takie rzeczy, na które pan czeka teatralnie, filmowo? Zawsze czekam. Wydaje mi się, że każda interesująca propozycja wpływa ożywczo i odmładzająco. Ale nie potrzebuje pan tego, żeby się częściej na planie spotykać z młodszymi aktorami, żeby siłą sytuacji poprawić kalendarz? No nie. No robię w dalszym ciągu, uprawiam mój zawód. Jestem czynny. Podobają mi się tacy ludzie. Ale w sekundę, to niesamowite. Dobrze, znalazł wolne miejsce, zaparkował. Podobają się panu tacy aktorzy, którzy... Słucham? Bo wspomniał pan, że podobają się panu tacy aktorzy. Ja pytałem o to, czy potrzebuje pan spotkań z młodymi, żeby się odmłodzić. Nie, ja mówię, że nie traktuję tego jako metodę, żeby się utrzymać jeszcze chyba w jakimś ruchu mimo swojego wieku. Traktuję to normalnie, że pracuję, nie przestaję pracować. No a to, że pracuję i dostaję tu i ludzie różne propozycje, no to jest pewien odmładzający taki eliksir. A ci, którzy przychodzą z różnymi scenariuszami, wspomniał pan o tych na przykład, którzy zrobili Bogów, teraz zabrali się za najlepszego, że na tym polskim rynku filmowym się mamy wrażenie, dobrze dzieje, prawda, dzisiaj? No dobrze się dzieje. Nie ma wstydu, jakby powiedzieli młodzi. Nie, wstydu nie ma. Wręcz przeciwnie. Obserwuję cały szereg bardzo interesujących rzeczy. No są też słabsze, życie. Ale to jest życie, tak. Jest słabiej, jest lepiej. Jest jakaś taka rzecz, w której pan ostatnio się pojawił? O, chyba widzowie pozdrawiają. W której się pan ostatnio pojawił i która została panu w pamięci najmocniej? Taka rzecz, którą pan zrobił ostatnio i pomyślał sobie, jak dobrze, że to się zadziało, taka rola. Proszę pana, ja proszę nie...
żeby mi pan wybaczył pewną monotonię w tym, co ja opowiadam i odpowiadam na pańskie pytania. Wrócę do tego przedstawienia, o którym mówiłem, o tych za miasto Aras. To jest taki przykład, który mnie dosyć sporo kosztował, nawet w momentach, kiedy myślałem sobie, że należałoby to zrobić, ten tekst. Ale dlatego, że jest aktualny inaczej, tak? Że jest aktualny ciągle. Że jest aktualny w taki sposób, jaki ja lubię, żeby był aktualny. No i praca nad formą, wie pan, to jest opowiadanie, jak już powiedziałem, z XV wieku. Ja to robiłem jeszcze w Teatrze Powszechnym 20 parę lat temu i tam to wyglądało zupełnie inaczej. Tam byłem przebrany, ubrany w perukę, w kostium. I teraz, jak sobie zacząłem to wyobrażać, wyobraziłem sobie siebie, że ja siedzę na widowni i widzę, jak wchodzę w takim przebraniu, to bym się po prostu wyśmiał z tego, ponieważ no, przypominałoby mi to jakąś niepotrzebną przebierankę i postanowiłem... Czyli surowy na scenie, ale zmuszamy ludzi do skupienia na tekście. Absolutnie. Taka asceza, żeby zapanowała, że jest tylko człowiek, myśl i inni ludzie, którzy tego słuchają. No więc taka forma, no to jest jedna z form, ale taka forma mnie zawsze, poszukiwanie formy zawsze mnie troszeczkę... uruchamia. Szczególnie, że jak pan mówi, że to trwa ponad godzinę, to jest utrzymanie uwagi widza i skupienie go na tekście, który nie jest łatwy, lekki, przyjemny przez tak długi czas, to też jest niesamowita robota. Tak, i to jest satysfakcja, jeżeli się zauważa, że ludzie nie czekają, aż się skończy, tylko słuchają. A bo wspominaliśmy o tym, że nieźle się dzieje w tym polskim kinie dzisiaj, a po drugiej stronie, to znaczy ta publiczność, która przychodzi, słucha ważnych tekstów, ona też dojrzała? Jest ciekawa współpraca z nimi? Inna niż była jeszcze jakieś lata temu? Mówi pan o kontakcie publiczności, teatr czy kino. Mnie trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo ja obserwuję na przykład w teatrze żywe reakcje. To już mówiliśmy, że żywą reakcją może być absolutne milczenie, to znaczy skupienie uwagi na tym, co się robi, to jest bardzo, bardzo budujące. Także szuka się ciągle formy, a jak ona działa na widownię, czy dociera w całości, czy w kawałkach, to już ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Młode pokolenie aktorów, choć nie wiem w ogóle, po co ja cały czas rozgręciam ten wiek, ale przepraszam za to, robię to z czułością, staram się. Oni, jak tutaj do nas wsiadają, to każdy robi zdjęcie, każdy później wspomina o tej rozmowie, każdy gdzieś dzisiaj wszyscy próbują właśnie tak być z tą publicznością. Kiedyś pamiętam, nie wiem, czy to nie była nasza rozmowa sprzed lat, ale że aktorzy wchodzili na scenę i schodzili z tej sceny i nie dawali siebie widowni. A dzisiaj aktor robi wszystko, żeby tej widowni siebie w przestrzeni social, internetowej też jeszcze dać, żeby mieć takie poczucie, że właśnie nie zapomina o tych swoich widzach. Nadąża pan za tym światem? Takiego bycia tu i non stop wszędzie? Musiałbym panu powiedzieć szczerze, tak, jest coś takiego jak pośrodku tej sprawy. Ja nie przepadam za takim narzucaniem się swoją osobą. Ja też nie bardzo przepadam za tym, żeby mnie tak wszędzie fotografowano. Jasne. Chociaż to świadczy o jakimś sposobie dziękczynienia przez ludzi. Troszeczkę czuję się w tej sytuacji jak człowiek jednak z pewnej epoki trochę wstecz. No, ale staram się to wszystko nadrobić, jak panu powiedziałem. Tak. Swoją pracą, która dodaje mi takich możliwości, że mogę śmiało chodzić między budynkami. Wczoraj, kiedy zapowiedzieliśmy naszą rozmowę, widzowie się rozpływali w nadziei, że będą mieli dzięki posłuchaniu i obejrzeniu jej fajny dzień. Mam nadzieję, że tak się rzeczywiście im zaczął ten dzień. Panie Januszu, bardzo dziękuję za spotkanie. Wysadzę bezpiecznie za chwilę w bezpiecznym miejscu. Zaopiekujemy się panem tak, żeby wszystko było dobrze. No i dziękuję raz jeszcze za to poświęcenie, że choć pora nie pana, to jednak udało nam się... No, udało się wstać. Tym bardziej, dziękuję, że wczoraj była premiera. Janusz Gajos, szanowni państwo, w Onet Rano. Jeszcze chwilę, panie Januszu. O, tutaj sobie zaparkujemy. Bardzo dziękuję. Ja wszystkiego dziękuję dobrego. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Nie wasz prawy, polecamy się. Ukłonę panie Januszu.